Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Uroczyste szczepienia Pańskiego, która gromadzi nas dzisiaj w naszych parafialnych świątyniach, to jedno z najstarszych chrześcijańskich świąt. Dzień ten wypełnia szczególna radość i nadzieja zbawienia. Jest ona ogłoszona wszystkim narodom, wszystkim bez wyjątku. Dzisiaj tę tajemnicę wprowadzają nam trzej mędrcy, czy trzej magowie, albo jak inaczej bywają nazywani trzej królowie, pociągnięci światłem gwiazdy, idą, wyruszając ze wschodu na spotkanie z nowonarodzonym królem żydowskim. Nie znajdują go w pałacu, choć rozum by odpowiadał, że tam trzeba go szukać. W pierwszej kolejności tak właśnie postąpili. Znajdują go w ubogiej izbie. Ewangelia ukazuje nam dzisiaj także postać Heroda, człowieka, który z lęku przed utratą władzy zamyka się na zbawienie. Wejdźmy w dzisiejszą liturgię, gotowi oddać pokłon Jezusowi całym naszym życiem. W naszych modlitwach pamiętajmy o misyjnym dniu dzieci, które wchodzi dzisiaj w Kościele. Modlitwą wspólną obejmujmy wszystkie dzieła misyjne, tereny misyjne i tych, którzy częstokroć ryzykując, czy narażając własne życie, poświęcając swoje życie, niosą dobrą nowinę tym, którzy jeszcze tej dobrej nowiny nie usłyszeli. W sposób szczególny, sprawując świętą liturgię, modlę się w intencji naszego zmarłego brata, świętej pamięci Mieczysława Tymiec, w pierwszą rocznicę jego śmierci, proszę dobrego Boga o zbawienie wieczne dla zmarłego. Abyśmy godnie uczestniczyli w świętej Eucharystii, przeprośmy dobrego Boga za wszystkie swoje grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeprowadzam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganom. Strach łaskawy, byśmy poznawszy Ciebie już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twego majestatu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pana rozbłysła się nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka. Na rękach niesione Twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz. Zadrży i rozszerzy się Twoje serce, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie. Zasoby narodu przyjdą ku Tobie. Zaleje Cię na dość wielbłądu, dromadary z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z zasady, oferują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto Słowo Boże. Listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, przecież słyszeliście o udzielaniu przez Boga łaski, danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętego, Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Oto Słowo Boże.
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdem na wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok, a ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlepsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o ciecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, bym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Znany podróżnik wenecki, Marco Polo, podczas swojej podróży na Daleki Wschód, zanotował w swoim dzienniku między innymi takie wydarzenie. Jest w Persji miasto Sabach, z którego wyszli trzej magowie, kiedy udali się, aby złożyć pokłon Jezusowi Chrystusowi. W mieście tym znajduje się trzy potężne, wspaniałe grobowce, w których zostali złożeni trzej magowie. Ciała ich są aż dotąd tak pięknie zachowane, całe, tak że nawet można oglądać ich włosy i brody. Obecnie relikwie tych trzech wielkich postaci znajdują się w Kolonii. I między innymi z tego też powodu w herbie Kolonii znalazły się trzy korony. Oddając im cześć na przestrzeni dziejów, przywołujemy ich imiona. Te nie są podane w przekazach ewangelicznych, biblijnych. Te nadała tradycja, która zapoczątkowała się w średniowieczu. Nazwano ich imionami Kasper, Melchior i Baltazar. Nie wiemy, czy było ich trzech, czy było ich więcej. Różne są wersje, różne są podania.
Przyjmujemy, że było ich trzech, ponieważ kiedy czytamy perykopę ewangeliczną autorstwa świętego Mateusza, dowiadujemy się, że kiedy przybyli do Betlejem, kiedy znaleźli małego Jezusa, wchodząc do domu, złożyli dary, złoto, kadzidło i mirrę. Trzy dary. W związku z tym wnioskuje się, że było ich trzech. Stają przed nami ci, którzy szukali Boga. Prawdziwie szukali Boga. Na tę prawdę cudownego wydarzenia, przyjścia na świat kogoś wyjątkowego dla całych dziejów ludzkich, na trop tego wydarzenia i tej postaci zaprowadziła ich nauka. To wielcy uczeni swojego czasu, nazywani też oprócz tego, że mędrcami, to jeszcze nazywani magami, astrologami, królami. Faktem jest, że byli mądrymi, wykształconymi ludźmi. Studiowali starożytne księgi, starożytne pisma, studiowali niebo. I między innymi ten wysiłek intelektualny pozwolił im dostrzec gwiazdę nazywaną Gwiazdą Królewską, która pojawiając się zawsze sygnalizowała przyjście na świat wielkiego człowieka. Dzisiaj jest też potwierdzone w wyniku różnych analiz naukowych, czy odwołano się do różnych dyscyplin naukowych. Kiedy dostrzegli gwiazdę, zestawili wszystkie dane, wszystkie informacje, doszli do wniosku, że czas wyruszyć. I wyruszyli. Oczywiście nie przyszli do stajenki betlejemskiej kilkanaście dni po tym, jak stajenkę opuścili pasterze, a Maria rozważała wszystko to, co mówili pasterze, kiedy przyszli do małego Jezusa. Myślę, że taki wniosek możemy wyciągnąć choćby z dwóch prostych faktów. Pierwszy, o którym słyszymy w perykopie ewangelicznej, Mateusz notuje, że weszli do domu, nie do stajni, tylko weszli do domu. Najprawdopodobniej był to już ten moment, kiedy Maria i Józef po zakończonym spisie ludności znaleźli godne mieszkanie, godne schronienie, tak aby jeszcze móc trwać blisko swoich, blisko rodziny, w środowisku, z którego wyszedł Józef. Fakt, że Józef był cieślą stolarzem, a zawód cieśli stolarza był dość prestiżowym zawodem, szanowanym zawodem, pozwalał też znaleźć środki na w miarę godziwe życie, utrzymanie, ale i fakt tego wstrząsającego i tragicznego wydarzenia, które w międzyczasie miało miejsce, a wiąże się z tym, o którym słyszymy w perykopie ewangelicznej, czyli z Herodem i jego decyzją. Wiemy, że usłyszeliśmy przed chwilą, że królowie ostrzeżeni wybrali się w drogę powrotną, ale nie wracając do Jerozolimy, nie odwiedzając Heroda, o co usilnie prosił, mając swój niecny zamiar. Zamiar, który siłą rzeczy wprowadził w życie, rozkazując wymordować wszystkich chłopców w Betlejem do lat dwóch. A więc przypuszcza się, że to ten okres mniej więcej dwóch lat to był ten czas, w którym jesteśmy świadkami wizyty tych trzech mędrców. Herod chciał mieć pewność, że konkurent zostanie zgładzony. I to też jest fakt historyczny, tak żebyśmy nie mieli wątpliwości, że ten ewangelista sobie snuł takie opowiastki z pogranicza prawdy i fikcji, swoistego rodzaju baśnie, bajki, opowieści dla dzieci, które trzeba poczytać. Nie, to są fakty naukowo udokumentowane. Więc stają przed nami ci, którzy, i to jest godne uwagi zawsze, podkreślenia, którzy szczerze, otwarci są umysłem i sercem na prawdę. A więc szukają. Szukają, wyruszając w drogę.
Bardzo łatwo jest, przywołując te wydarzenia, przywołując te postaci, bardzo łatwo jest zapomnieć albo nie akceptować tego, jak wielkie było to wyzwanie, jak niebezpieczne było to wyzwanie, a mimo wszystko je podjęli. Nie mieli nic oprócz zesłanej przez Boga gwiazdy, no i nadziei, że odnajdą tego, którego przyjście zwiastowała gwiazda. To niezwykły akt wiary, który popycha ich do tak niebezpiecznej i uciążliwej drogi. A jeszcze bardziej fascynujący jest fakt odnalezienia Jezusa Chrystusa i spotkania z Nim. Ich mądrość pozwoliła im odkryć obecność Boga na ziemi w małym dziecku, urodzonym w stajni, złożonym w bydlęcym grobie. Tak jak królowi słyszymy, oddali mu pokłon, pomimo biedy, nędzy, miejsca, w którym odnaleźli małego Jezusa. Ta uroczystość zawiera w sobie wiele sugestii, wiele podpowiedzi, odsłania przed nami między innymi dwie istotne i bardzo ważne prawdy, które powinniśmy nieść ze sobą przez całe swoje życie. Pierwsza z tych prawd, ona przypomina nam raz jeszcze, że Bóg zesłał na ziemię swego umiłowanego Syna, aby stał się jednym z nas, żył naszym ludzkim życiem. Czyż może być bliższa więź Boga z człowiekiem, jak w fakcie, że Bóg staje się człowiekiem, przyjmuje postać człowieka, doświadcza losu ludzkiego, nie jest wolny od niczego poza grzechem, od niczego, czego doświadcza każdy z nas w swoim życiu. Jego życie to czas radości i czas smutku. Jego życie to czas cierpienia. To niejednokrotnie czas nacechowany obawą, lękiem, tak jak życie każdego z nas. Czyż Bóg może być bliżej swojego stworzenia? Tak postąpił Bóg prawdziwy. Bóg Ojciec, posyłając swego jednorodzonego Syna. Ten, który przyjmuje ludzkie ciało, który staje się człowiekiem, ukazuje nam jednocześnie drogę do nieba. Na tę drogę wszyscy jesteśmy wezwani w momencie, kiedy przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego. Ta druga prawda to prawda, że ludzie, wśród których przyjdzie żyć Synowi Bożemu, nie są ludźmi świętymi, uczonymi czy pochodzącymi z królewskich rodów. Syn Boży zechciał żyć pomiędzy ludźmi biednymi, głodnymi, bezdomnymi. A zatem, chcąc odnaleźć Boga dzisiaj, powinniśmy uczestniczyć w życiu tych, w których uczestniczył Jezus Chrystus. Powinniśmy uczynić to, co uczynili mędrcy. Powinniśmy szukać go nie pomiędzy wielkimi, bogatymi, mądrymi na tym świecie, tylko pośród biednych i najsłabszych. To ważne przypomnienie, zawsze aktualne, bo w człowieku jest jakiś taki podskórny imperatyw, żeby jeśli już myśleć o tym, żeby puścić kogoś w swoje życie, to najczęściej tego albo tylko tego, od którego spodziewam się korzyści, który może mi coś dać. Jeżeli nie jest w stanie mi nic dać, to nie ma się co zastanawiać. Stąd budujemy tak zwane więzi, przyjaźni z tymi, którzy mogą nam coś dać. Nie tak postępował Chrystus. I nie taką drogę wybrali się trzech. Boga powinniśmy szukać tam, gdzie On, a więc pomiędzy ludźmi, którzy potrzebują naszej pomocy, którzy są właśnie słabi, biedni. A zatem najpewniejszą drogą odnajdywania Boga we współczesnym świecie to jest droga miłości, droga służby. Służba to takie
niepopularne słowo. Jeżeli już przyjmujemy je w kodeksie słów ważnych dla nas, to bardzo często niejeden współczesny człowiek, mówiąc czy przywołując owo słowo służba, ma na myśli tych, którzy mają mu służyć. Ale rzadko umieszcza siebie w kategoriach tego, który ma służyć. Wszelkie deprawacje władzy biorą się stąd, na każdym szczeblu, że ci, którzy powinni służyć, sprawując władzę, tych, którym powinni służyć, traktują jak sługi swoje. Dają im swoją władzę odczuć. Masz zrobić dla mnie to, czy to, masz być taki, czy taki, a wtedy łaskawie spojrzę na ciebie, posłucham ciebie i uczynię ci zadość. A jeżeli już ci uczynię zadość, to miej to w pamięci, bo jak sobie przypomnę o tobie, to masz mi to oddać w taki czy w inny sposób. Nie. Nie taka jest wizja tego, którego czcimy, który przyszedł na ziemię i zamieszkał pośród nas. A więc miłość i służba, bycie dla kogoś. Zatem, moi kochani, starajmy się czynić wszystko, by nasze dłonie nie były puste, lecz były pełne dobra. One stają się pełne dobra, kiedy człowiek podąża właśnie tą drogą. Drogą troski o drugiego człowieka. Drogą otwartych oczu, które widzą, dostrzegają. Drogą otwartych uszu, które słyszą i reagują na to, co słyszą. Róbmy wszystko, by kochać i służyć. Tylko w ten sposób mamy szansę odnajdywać Chrystusa. Ale również, to jest bardzo ważne i to wpisane jest jako misja w nasze życie od momentu Chrztu Świętego, tak żyjąc pomożemy innym odnajdywać Boga. To jest to powołanie, które Bóg w nas wpisał i które winniśmy w swoim życiu realizować. Twoja wiara nie jest twoją prywatną sprawą, bo wierząc jesteś odpowiedzialny za każdego obok ciebie. W sposób szczególny myśląc o tym, który nie wierzy, bo stykając się z tobą, doświadczając ciebie, bycia z tobą, dobra od ciebie doświadczanego, winien otwierać się na Boga. To twoje naśladowanie Chrystusa winno fascynować tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znaleźli. To trudne, nie zawsze się udaje. Ale kiedy się nie udaje, zawsze możemy na tę drogę i powinniśmy wrócić. A jeśli jesteśmy wytrwali jak ci trzej, to tych owoców będzie wiele w naszym życiu. Tak wielu jest tych, którzy potrzebują obok siebie braci i sióstr realizujących drogę wskazaną przez Jezusa Chrystusa, drogę wskazaną przez tych trzech. Kacpra, Melchiora i Baltazara. Do każdego z nas dzisiaj Jezus mówi słowami kłasta: jesteś mi potrzebny, bardzo potrzebny. Potrzebuję twoich rąk, by kontynuować moje błogosławieństwo. Potrzebuję twoich ust, aby dalej nauczać. Potrzebuję twego ciała, aby dalej zbawiać, kontynuując moje cierpienie. Potrzebuję twojego serca, aby dalej kochać. I potrzebuję ciebie, aby dalej prowadzić moje dzieło zbawienia. Jesteś mi potrzebny. Czy odpowiemy na to zaproszenie i wezwanie? A jeśli tak, to jak odpowiemy? Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się w niebie. Ukrzyżowany również dla nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmie Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Mędrcy ze wschodu oddali pokłon Panu. Z taką samą czcią, pokorą przedstawmy Bogu nasze prośby. Boże Ojcze, wołamy za całym ludem Bożym, by zjednoczony w wierze, nadziei i miłości ogłaszał świat dar Twojego zbawienia. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, w misyjnym dniu dzieci polecamy Ci najmłodszych, zwłaszcza te dzieci, które cierpią z powodu głodu, choroby lub braku miłości. Niech doświadczają troski dorosłych i pomocy ze strony rówieśników. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, polecamy Ci tych, którzy nie wierzą w Jezusa. Wlej w ich serca światło wiary. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, przyjmij do niebieskiego Jeruzalem naszego zmarłego brata, świętej pamięci Mieczysława, zmarłych z naszych rodzin, z naszej wspólnoty parafialnej, wszystkich, którzy odeszli już do wieczności. Ciebie prosimy. Powierzamy Ci siebie samych, abyśmy obchodząc uroczystość objawienia Pańskiego każdego dnia dostrzegali Twoją obecność w naszym życiu. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, Ty ukazałeś światu swoją odwieczną miłość, posyłając do nas swojego Syna. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków. Przedmówiący, Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła
Nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają. Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z wami. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej, chwały. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
przypomnieć, że dzisiaj w tym czasie o godzinie 12, jutro pierwszy piątek miesiąca o godzinie 16 wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólna adoracja, możliwość indywidualnej adoracji Chrystusa Eucharystycznego, następnie o 17 msza święta i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W niedzielę najbliższą porządek mszy świętych, tak jak w dniu dzisiejszym, musza o godzinie 8, 10 i o 12. O 12 w sposób szczególny będę modlił się wraz ze wspólnotą i za wspólnotę mieszkańców Babą, wszystkich mieszkańców, wszystkie rodziny, udzielając błogosławieństwa na koniec Najświętszym Sakramentem. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.